Sound City w Kids przedstawia. Jakob i Wilhelm Grimm. Słodka potrawa. Była raz sobie biedna, pobożna dziewczynka, która mieszkała razem z matką i obie nie miały już nic do jedzenia. Wtedy dziewczynka poszła do lasu i tam natknęła się na pewną starą kobietę, która wiedziała o jej niedoli i podarowała jej garnuszek, mówiąc: jak tylko będziesz głodna, powiedz: garnuszku, gotuj! A on ci ugotuje wybornej, słodkiej kaszy jaglanej. Gdy się już najesz do syta, powiedz tylko: garnuszku, dość! A on zaraz przestanie gotować. Dziewczynka zaniosła garnuszek do matki i odtąd nie były ani tak ubogie, ani tak głodne jak dawniej, bo mogły jadać codziennie wyborną, słodką kaszkę. Pewnego dnia dziewczynka wyszła, a matka rzekła: garnuszku, gotuj! A na to garnuszek ugotował kaszę i matka najadła się do syta. Chce teraz, ażeby garnuszek przestał gotować, ale nie wiedziała, co ma do niego powiedzieć. Gotuje się tedy kasza i gotuje już kuchnię i dom cały wypełnia, a potem i dom sąsiedni i całą ulicę, jak gdyby chciała nasycić świat cały. Stało się wielkie zamieszanie, bo nikt nie umiał złemu zaradzić. Gdy nareszcie został już tylko jeden, jedyny dom ocalony, dziewczynka wraca do domu i mówi: garnuszku, dość! I garnuszek natychmiast przestał gotować. A kto chciał dostać się do miasta, musiał się przede wszystkim najeść tyle kaszy, że o mało nie pękł. Koniec. Była to baśń audio Słodka potrawa. Na podstawie baśni Jakoba i Wilhelma Grimmów o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Marek Sirecki, Studio Maratlon. Redakcja tekstu Małgorzata Kozak. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Autorka okładki Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w Studio.